Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jak za mną widać testy baterii LiFePO 4, to dzisiaj będzie kolejny test baterii LiFePO 4, czyli dzisiaj wchodzi na tapetę Times B, która jest u mnie już od maja 2023 roku, także wyrównuję te roczne testy. Następny to będzie we wrześniu, tej październikowej. Ale dzisiaj skupiam się na Times B i słuchajcie, gdzie on tutaj jest, musimy go znaleźć. Jest Times B, mamy tutaj, czyli bateria 25,6 V, 100 Ah zrobiła przy pierwszych testach, no jedna i druga, wtedy te wyniki dawałem, które lepszy, 2276 kWh udało się z niej odzyskać. Ale dzisiaj będzie test, jak tutaj widzicie, przez Red Odo, czyli test P i test L. Czyli test baterii lewej i baterii prawej, bo mam to podzielone, tak żeby w kolejnych latach już do tych osobnych baterii robić testy. I tak, te baterie w moim magazynie teraz działają w układzie szeregowym. Spięte są szeregowo, a później są spięte dopiero równolegle. W napięcie no, ponad 50 V, w tym momencie mamy 52,1 V, akurat tak wychodzi. Magazyn jest nie za bardzo naładowany. I tak, akcja będzie, że rozpinam ten magazyn, baterii nie wyciągnął, tylko rozpinam to, spinam je równolegle ze sobą, ładowarka leży. Dobrze, że są baterie rozładowane, bo na spokojnie z jakieś 7-8 godzin będzie się to ładowało do pełna. One się też przy okazji wyrównają jeszcze bardziej, mimo tego, że są w układzie, tak jak widzicie tutaj, szeregowym. O, tak wygląda mój układ, czyli mamy połączenia szeregowe, a później dopiero mamy to wszystko spięte równolegle. To baterie się, powiem Wam, nie rozjeżdżają, bo działam na takich napięciach, jak tutaj widzicie, to co widzi falownik i to co jest widoczne na bateriach, bo jednak jest przekłamanie na falownik. No i dobra, słuchajcie, spinam, ładuję i będziemy lecieć z testem, oczywiście standardowo. Ta sama przetwornica, co zawsze używam do testów na 24 V i ten sam wattomierz cały czas w kółko. A ładowanie baterii też polecę przez wattomierz, zobaczymy ile energii trzeba było włożyć w te baterie, a później będziemy z nich wyciągać tą energię. No i lecimy z ładowaniem, tak jak mówiłem. Baterie spięte są teraz równolegle, także się i się wyrównają i fajnie się razem naładują. Ładowarka pójdzie do odcięcia, ładowarka jest do 29 V, także tak naprawdę BMS-y baterii zadecydują, kiedy się wyłączy to wszystko. No i zobaczymy, słuchajcie, ile kilowatogodzin tak naprawdę wejdzie w te baterie. Mimo że nie było rozładowane do końca, to jest takie tylko obiektywne dla mnie, tak z ciekawości, bo najważniejsze będzie ile uda się właśnie odzyskać do wyniku, który był jako pierwszy przy nowych bateriach. No i teraz ładuję te, rozładowuję te. Czy do końca rozładowuję? Rozładowuję, a nie, nie rozładowuję, bo zobaczcie, z PV-ki idzie 1,84, czyli ja tutaj zużywam tylko 560 W, także jeszcze leci ładnie baterię. To co? Odnajdź elektrykę, zapięć, żeby się nam tutaj energia słoneczna nie marnowała. A dla tych, co jeszcze nie byli na moim kanale, pod właśnie ten niskonapięciowy magazyn jest instalacja 2,4 kW, kierunek południowy wschód i dwa panele 400 W, czyli 800 W peak pod MPP T-Tracker. Także taki eksperyment, może inaczej powiem, tak, nie eksperyment, tylko instalacja ustawiona właśnie południowy wschód, kąt 55 stopni na okres od jesieni do wiosny, jak ja to mówię, wtedy kiedy to słońce idzie nisko i tutaj tylko i wyłącznie łapie, bo resztę standardowo ogarniają dwa solar trackery, którym kierunek świata nie przeszkadza, bo zawsze się gapią w słońce. Dobra, lecimy z testem dalej. Ładowanie leci na spokojnie, ale
robiła się mała kumulacja wszystkiego i zobaczcie, prawie 7 kW z polownika ciągnę. Baterii już coraz mniej, bo nie miała się za bardzo czym naładować, także bateria ładuje 2,7 z PV-ki 2 kW, no i jeszcze 2,5 trzeba dobierać z sieci. To mi się podoba, że jest płynne dobieranie z sieci. Ratuje się czym może i do sieci dobiera dopiero wtedy, kiedy musi, także to mi się bardzo podoba. No i 7 kW idzie, na wyjściu przewód 4 mm, ciepły. Ale u mnie takie coś to jest bardzo rzadko. Grzałka się wyłączy w pralce, także odpadnie nam 2,5 kW. Jestem ciekaw, co jeszcze do tych 4 kW dochodzi, bo auto mam zapięte na 1800 W, coś tam jeszcze musi działać, ale muszę sobie dać radę. Ładowarka przestała być, także tutaj wsadzone jest 4,8 kWh, około 9 godzin to się ładowało. I co, rozpinam i lecimy z testem. I lecę z rozładowaniem, tak jak przedtem magazyn ładował te baterie, no i cała reszta, to także teraz te baterie ładują magazyn. Przetwarzamy teraz w tym momencie, ile przetwarzamy? 25, no 26 V przetwarzamy na prąd przemienny, później leci tutaj i przetwarzamy na prąd stały i tutaj jest ładowarka do 58 V, a z prądu stałego mamy w tym momencie prawie 51 V. Także czas start, zacząłem od baterii L lewej, a pójdzie bateria prawa. Nastała cisza, także trzeba sprawdzić, jaki wynik mamy. Halo, słucham pana. Co tam? Uciekaj mi stąd. Tu nie dla ciebie miejsce. Nosa przypali. I mamy tak, słuchajcie, tak pod kątem to widzicie w miarę 2160 Wh. Także już godzina późna, czyli jak ostatnio był test, jeden był wieczorem, drugi będzie rano. Jestem właśnie ciekaw, czy będzie taka sama różnica tej baterii rano, czy będzie miała mniej, czy tyle samo, czy więcej jak ta. Bo mi się wydaje, że jak tamta sobie postała troszeczkę dłużej się tak ułożyła, to mogła też mniej oddać, a ta pierwsza była tyle co po naładowaniu do pełna, no i oddała tam troszkę więcej. To są takie różnice 0,5%, także takie głupoty, ale dlatego ładuję najpierw lewą, później prawą, żeby no tak z ciekawości sobie to sprawdzić. Dobra, do jutra. Dzień dobry. Jeden już na tablicy. To lecimy z drugim. Rozładowanko. Nastała cisza. Także zobaczmy. Tutaj 2229 watogodzin. Także trzeba zapisać na tablicy i jaka jest różnica. Tak, wszystko przygotowane, z powrotem spięte jest równolegle i teraz muszę go naładować, znaczy te dwie baterie, to jakieś 26,5 V, tak mniej więcej, ponad 26 V, a mamy 23, także zaraz będę ładował. A tutaj to, na co wszyscy, co oglądają, na pewno czekają. Także mamy bateria prawa, która była później ładowana i zobaczcie, 2229 Wh, a ta co była pierwsza, znaczy rozładowana, co ja mówię, ładowana, to mamy 2160 Wh. Muszę tą tabletkę jeszcze raz przepisać i te procenty chyba tutaj powstawiać jeszcze dodatkowo na przyszłość, ale to już zobaczę, jak mi wyjdzie. Czyli startowaliśmy z 2227, ale to nic za bardzo nie mówi. I tu wam powie coś więcej, zobaczcie. Przy ostatnim teście, przy Redodo miałem tam 1% różnicy, a tu jest no takie zaskakujące. Te 5% mnie nie dziwi, bo raczej się do całości trzyma, ale tutaj druga bateria, która przestała dłużej, myślałem, że będzie słabiej, a jednak tylko 2% z niej uciekło, także no coraz bardziej ciekawe się robią te testy. Zobaczymy, co z lampowerami będzie, ale to dopiero we wrześniu lampowery. To będzie wtedy taki rok. Tutaj mamy te są od maja.
I jeszcze, słuchajcie, przeskakuję na jeszcze 12-woltowe. Tylko czekamy, przyjdzie ładowarka do 12-woltowych. I jeszcze litajmy wróciły do mnie, bo one są u kolegi na magazynie. Także te dwie dwunastki na 12V przetestuję, bo na 24 już w układzie szeregowym testowałem. I też sobie na litajmach potestuję przetwornicę, bo tutaj będę miał do dyspozycji 200 Ah, jak jest zepnę równolegle i można będzie dobrze obciążyć przetwornicę. Także zobaczymy, to będą kolejne testy i wyciągniemy od jeszcze od wacka baterię, to nawet może te na chwilę dam, te sobie wyciągnę, zrobię testy i z powrotem do niego wrócę, bo tu jest jednak większa pojemność i dalej na nich zajedzie. Także słuchajcie, tak to wygląda jak na razie. Jak dla mnie bardzo dobrze to wygląda, ta różnica troszeczkę większa mnie może nie dziwi, ale tak interesuje, ale dobrze, że jest różnica na plus, a nie na minus, nie? By była na minus, no to gorzej, a że jedna lepiej ogarnie, zobaczymy. Na kolejne test, nie wiem, za pół roku, za rok, zobaczę, no dajcie w komentarzach, kiedy te testy robić. Czy co pół roku to jest za rzadko? Może co rok właśnie to jest tak, za często, nie? A co rok tak bardziej... No lepiej jakoś to wygląda, nie wiem, zobaczymy. Także ja tutaj jeszcze trochę testowania mam, innych rzeczy, innych pierdół, także zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jak na razie lecę, tablica się powiększa i bardzo dobrze, o to mi chodziło, żeby cały czas do przodu, do przodu, do przodu i żeby tworzyć jakąś historię tego wszystkiego, żeby to, jak to mówię, na kanale nie było masło maślane, tylko coś się działo i coś konkretnie, nie? Tak inni zarzucają, że to, że tamto, że coś źle. Mówię, to jest kanał mój, hobbystyczny. Nikogo z niego nie uczę. Jak ktoś z niego coś robi, to na własną odpowiedzialność. No i tyle. Słuchajcie. Kto chce oglądać, to nie chce. Niech się nie męczy. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło. Cześć.